Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj, w pierwszym dniu naszej wycieczki tutaj w Belgii, przybyliśmy do kolegi Mariusza Boboka, którego mamy tutaj po lewej stronie. Kolega pochodzi z Rumunii, lotuje tutaj w Belgii, lotuje od tego miejsca od 4 lat, od 2015 roku, natomiast wcześniej lotował tutaj gdzieś po sąsiedzku. Będziemy rozmawiać za chwilę z nim o gołębiach, o gołębnikach, o jego hodowli, o sukcesach z pomocą kolegi Sylwestra Zielińskiego, bo będziemy rozmawiać w języku, znaczy ja będę rozmawiał po francusku, także proszę się nie zdziwić. Będę słuchał po francusku. Ja będę słuchał, tak, a ty będziesz rozmawiał właśnie, przepraszam. I teraz powiedzmy może tak, bo kolega Mariusz Bobok, my w Polsce poznaliśmy jego gołębia za pośrednictwem m.in. wspólnego gołębnika Mazury, gdzie on dał tam jednego gołębia, jednego, tak? Jednego gołębia dał i ten gołąb przetrwał cały sezon, no i w miarę latał. Z finału wrócił 73, nie? I w asach on był, nie pamiętam teraz, ale dosyć wysoko był w asach. Dosyć wysoko w asach. To znaczy też fajnie, bo jednego dał i de facto jeden go przetrwał przez wszystkie loty, a ty gołębi trochę się zgubił. Na drugą edycję w tym roku nie zdecydował się na całą drużynę, tak na ostro powalczyć. Nie? Tutaj właśnie jeszcze walcząc swoimi gołębiami, kolega Mariusz, wygrał tutaj w Brabancji, jego gołąb chyba trzecią pozycję zdobył, tak? W kategorii średniego, mały, średni dystans, krótki, takie mają troszeczkę krótki, średni dystans. Natomiast w narodowych też wysoko stał. I w Le Douze Mas Pigeon, c'est quel distance ça? Le Douze Mas Pigeon, Brabant Flamand, c'est le distance de fond 600 km. I też miał od 600 do 750 trzeciego asa na Belgii, od 600 do 750 km też, nie? Bo tutaj mamy, tak jak już ci mówiłem, jest tych kategorii dużo. Dużo. Nie? Ten średni dystans, mały dystans, od 350 do 500 to jest tak podzielone. Nie? No i 39, tak jak Mariusz tłumaczył, miał na całą Belgię, nie? Ile wszystkich lat? Tron neviem national, là, c'était quel pigeon? Le tron neviem national, c'est celui-là qui a fait le premier provincial prix aussi. I ten 39 as to wygrał rok prowincjalny z miejscowości Brive z Francji. Bo powiedzmy, jesteśmy tutaj właśnie pod Brukselą w miejscowości Lot, a gołębie, które tutaj lotuje z tego gołębnika kolega Mariusz, one biorą udział w lotach w prowincji w Lams, Brabancja, tak? Tak, tak. Dobrze. I to jest właśnie tutaj zaraz przy Brukseli. Tak. Tutaj gołębniki, jak wyglądają, to tak z boku widzimy, tutaj za bardzo nie mamy podejścia, bo tutaj jest właśnie zbyt. To możesz przejść sobie. To zobaczymy, tak. Ale teraz tak, my to tak pokażemy po prostu, bo trochę mało miejsca, nie będziemy tak wchodzić głęboko, ale powiemy może teraz troszeczkę o gołębiach, bo gołębie ma oczywiście rozpód, ma oczywiście gołębie do lotu, te starsze, młodsze. Ile tych gołębi w hodowli jest, jak to są mniej więcej podzielone tutaj? Na la province de Brabant Flamand, c'est très bon amateur. Tybourg, comme Ronimenten, comme... I w tej całej Brabancji, tak jak on mówi, jest bardzo dużo amatorów, nie tak przetłumaczyć. I on razem na ty daje na Ronimenten z Erikiem Lemburgiem. Bronkart. Czy dobrze zrozumiałem? To są amatorzy, tak? Zawodowcy. Aha. Nie, to z tłumaczenia polskiego to nie tak. Jak tu się mówi... Tu się mówi, bo amator, że bardzo dobry hodowca. Aha. U nas amator to się skojarzy, że... Chciałem to wyjaśnić dokładnie. I to dlatego. I on właśnie tu lotuje z takimi hodowcami. I w tym roku ja do nich tam dołączam na te dłuższe loty. Ale ten jako polski amator. Jako polski amator. Tutaj nam trochę wiatr wieje, także na pewno będą zakłócenia, ale się jeszcze postaramy tej chwilę przy gołębniku być. Powiedzmy tak, jego hodowla jak liczna jest? Bo pytałem o to wcześniej, to może teraz się dowiemy. I de monte, combien pigeonek, tak, żeby repetele, szóstki. Mniej więcej 200 gołębi, 40 gołębi w rozpłodzie, do 70 do lotów ma, nie? Młode. I plus młode. To są gołębie właśnie, bo lotuje tutaj 2015 roku. On mówi 200, jak na czas koniec kwietnia. Jak później zacznie lotować, jest mniej, nie? Bo on daje młode do końca, nie? Na jesieni po wszystkim tak się stara, żeby mieć 100 gołębi, nie? Rozpód plus do lotu. Tutaj, kiedy oglądaliśmy wczoraj u kolegi Sylwestra taką jakby plan lotów, bardzo moją uwagę zwróciło to, że plan lotów od marca do miesiąca września, trochę wieje, to nie wiem, czy to mnie słychać, liczył tamten 28 lotów. Czy tak samo jest tutaj u niego, że też tyle tak lotów? Samo. To samo. I idę, żeby zarysuję list, że komu va voler, qui
vraiment voyons et tout. En tout, si tu veux jouer que ça, à partir de la semaine prochaine, on peut jouer 28 fois jusqu'à la jusqu'à cette fois. Tutaj jest tak samo, nie? I zobaczmy właśnie, bo tam jeszcze... Tylko on w innym klubiku wkłada... Chciałem właśnie powiedzieć. Na początek ja w innym. Nie? Rozumiem, tylko teraz właśnie tutaj powiedzmy, bo tak 28 czy tam 29 lotów było w tego według planu, co ty miałeś, ale to były tylko punkty wypuszczenia, dokładnie dwa te same. Tak. I tam była taka ciekawostka, że to było Noyon, czy tam Coubertin i Noyon. I tam było tak, że niektóre loty były tak jakby... Składały się jednego dnia dwa loty, ale to było tak, że samice były wypuszczane w innym terminie tak. niż samce, tak? Nie, bo tak jak to na Wyoming to jest na przykład 160 km, a ten krótszy 90. I puszczają Wyoming ten wcześniej, żeby razem te gołębie prawie przyszły, jak ktoś lotuje z samcami i samicami. Żeby się zbiegły w czasie, przyszły do domu, nie? I teraz jak, oprócz tego, co mówiliśmy, oprócz tych lotów, które są według tego planu, są to jeszcze loty właśnie te inne, dystanse, te dłuższe, te dłuższe z reguły. No to ja mam gdzieś na mailu w internecie. Tak, i to jest, czyli tych lotów, bo do czego zmierzam. Zobaczmy, jak bardzo duża ilość jest tych lotów w ciągu sezonu. To nie jest tak jak u nas, tam kilkanaście. Nacjonalo na Witwol, co sa? No, Dimifon. Il y a combien? Il y a 7 international. Il y a 7 international. 7 międzynarodowych, to jakby Anglia, Holandia, Niemcy i Belgia. Nie, te dłuższe loty, te 600 do 750. 5 lotów jest na roczne, na długi dystans, do 800 km na roczne, to jest 5 takich lotów, nie? To się, bo tak, raz się, jedne gołębie już się koszuje w środę, w czwartek, a w sobotę wszystkie wracają. Bo nie? Przy tej ilości lotów to jest właśnie, to z tego co słyszę, tak, 28 takich planowych lotów, czy 29 tych takich, co pokazywałeś na rozpiskę. Tak, to na krótki... Plus te wszystkie, czyli mamy to 40 do 50 lotów w ciągu sezonu. No to tak wyjdzie. Tak, tylko ten jeden gołąb nie będzie leciał. Nie, to wiadomo, ale mamy możliwość sobie przebierać w tym niejako. Tak, nie? Jest... On tu jadę second wolsy, on kąt krok. A oni jeszcze mają dobrze, zrobione, żeby mi tłumaczył. De premier prix, le Kiverin, juste le fond. Jego tylko interesuje, żeby ten gołąb i na 100 przyszedł w czubie, nie? I na 700, nie? On nie robi takich selekcji, że 10 gołębi na to, 10 na to. On te loty krótkie, tak jak ja u siebie, jako trening, nie? A później już zaczyna się walka od początku maja, nie? Dobrze. To ty jeszcze chciałeś tutaj... Że właśnie sobie mówię, że gołąb pójdzie na 700 czy na 500, za tydzień może pójść sobie w ramach treningu na 90, wiesz? No bo narodowe loty są co dwa tygodnie, tak, od 100, 200, 300, 500 czy 4 500 po kolei i później 800. Nie spada u nas nigdy, nie? I to jest właśnie dobrze, że przyjdzie przemęczony, tylko dasz na krótki w ramach treningu, no i teraz, nie, z kabiny. Spóźni się, przyjdzie we wtorek, a mam dopiero za 10 dni narodowy lot, to ja go włożę na krótki, dokładnie, na krótki, to jest dobre. Tutaj jak się nazywa, mówimy o gołębiach, mówimy o lotach, to wypada też się zapytać, bo na pewno korzysta z jakichś suplementów diety i ma swoje metody, czy naturalnie jakoś prowadzi, czy wywać, jakieś... Wywać, żużula wywać, mam naturalnie. Żużula system wywać, polu naturalnie. Melanch, żoton de Turlings, depuis 2 ans. On ma takie karmy z tego Turlingsa, to z Holandii, nie? De Hollande, Vient de Hollande. Produits supplémentaires, toujours de la lignée la Herbot. Używam produktów Herbotsa, nie? Maintenant, cette année, je commence pour la récupération aussi de la firme Winner. I w tym roku, żeby odbudować te gołębie po lotach, taka firma, co tam Winner. Winner ta firma się nazywa, coś jakaś nowa firma. On spróbuje z tych produktów, bo słyszał, że to jest dobre. No spróbuje, nie? Avec du Pigeon, voyageur, ty coupe jamais pour plaisir. I on tak leci naszym systemem, jak to na suche wdowięstwo. Po lotowych gołębiach. On nie chowa młodych, on tylko młode chowa po rozpodowych gołębiach. Czyli klasyczne wdowieństwo. Klasyczne wdowieństwo. Tak jak już jesteśmy teraz przy gołębiach, to jeszcze powiedzmy, bo ma od 2015 roku te gołębniki, wcześniej miał tam obok, ale z jakich to gołębi to się wywodzi, z jakich ras? Skąd nabywał te gołębi? Quelle ligne où tu as acheté au début le pigeon? Mais au début je savais même pas comment je garde le pigeon dans la main parce que j'ai pris beaucoup de il y a beaucoup de gens qui ont me donné des n'importe comment, mais après tak jak zaczynał z lotować tymi gołębiami, to
ten mu dał trochę, ten mu nawet nie wiedział, jak on mówi, jak trzymać te gołębie, nie, w ręce. Od początku, a później, kiedy raz, a później też Albrecht, Marcel Albrecht. Marcel Albrecht, u niego są gołębie. La linie de Verbruggen i to sa, la linie de Klutens, Dir Klutens. Dir Klutens, Verbruggen. Tam z Van Danabelle pokazywał chyba. No i tak, maintenant, j'ai commencé à introduire aussi du côté de Roger de Boucher et Dir Klutens. I teraz tego Roger de Bouchard i trochę z Van Danabelle. No i najlepsze gołębie, co mu się pokazują, to on sobie chowa i go rozkłodu. Le meilleur vol du jour, tym i do le producteur. Jak coś się po jakiś wygra lot prowincjonalny, to on już nie gra nim, tylko on go bierze do rozkłodu. Nie? To może pokażmy teraz, bo takie kilka gołębi, chociaż jak to się prezentują. Nie będziemy wchodzić, to... No mamy tu pierwszego gołębia, to jest który ten... To jest pierwszy prowincjal, co wygrał z miejscowości Limoges z Francji. 39. as na całą Belgię. I z dystansu tego mały, średni dystans. Nie. Tu jest dyska kombie kilometr? Celui, ale partiu z Calibun, 720 km. 720 km. I to jest 39. gołąb na Belgię, nie? To jest z którego roku gołąb? 17. To jest 39. gołąb na Belgię. Ten się z jakiej gołębi wywodzi i właśnie? Kiel piżąca. To jest le persa de la ligne de Dir Klutens. To jest Dir Bruggen van Dijk. Van Dijk, ja. Dir Bruggen. Van Dijk. Ale tego pierwsze nazwisko, które powiedział, jak brzmiało? Le premier, Ben Kluders. Dir Klutens. Dir Klutens. Rotseller. Samiec jest? Seimal. I to 39. gołąb z całości na Belgię, nie? Jak Wojtek, oceniasz gołąbia? Myślę, że fajny gołąb, fajnie leży, ładnie złożony. Od środka. Z tego gołębia będę, Krzysiek, u ciebie na aukcji. Bo my tu będziemy mieli kilka gołębi z niego. One też, Wojtek je przywiezie. Będziemy w Katowicach, w galerii się pójli, są też chyba coś mieli. Zobaczymy to wszystko. Ale te gołębie w każdym razie też będą zainteresowani. Kolejny. Teraz też jest niebieski, też z 2017. 2010. Z 17 roku wygrał pierwszy prowincjalny lot, c'est un femelle. C'est un femelle. C'est un femelle, premier zonal, premier provincial. Aspijon à l'Oron, 60e Aspijon à l'Oron du National. 60. gołąb na Belgię z całości, nie? Ça c'est la ligne de Marcel Albrecht. Albrecht Marcelis. Avec le Freddy, de Freddy aussi la ligne de Rosapod. Top Freddy. Nie Marcelisa, chyba tylko Marcela Albrechta. Ja, Marcel Albrecht. Albrecht. La ligne de la race Marcel Albrecht. Samiczka. I to wyżuje się tam ja we kiel. C'est la reproduction, c'est avec le premier as qui avec le mâle ensemble. A i on ją wziął do rozpłodu z tym 39 gołębi Belgii. To jest ten, co wcześniej widzieliśmy, to jest sparowana. Tak. Le premier. Ile on są? Le premier avec. Exactement. Tak, jak ty, Krzysiek, mówisz. No i ekspert nam tutaj teraz powie, jak wygląda to. Pamiętaj, Wojtek, że teraz samice ma. Ile la linie de la femelle qui était aussi dans le couple. To jest jakby przyrodnia siostra tego gołębia, co u nas dał jednego, co był na 70 z finału. No samczyk lepszy z budowy, taka nie jest brzydka, taka średnia samiczka, ale loty swoje robiła, o to chodzi, tak, bo nie każdy lotnik jest piękny w budowie, jest to najlepiej, jeśli on jest naprawdę, naprawdę ładny. Leży w ręku i lata, ale nie zawsze to idzie w parze. A zapytaj go, czy patrzy na oczy, bo i tamten był na żółtym i ten on już taka trochę, on mówi trochę i też już mu podpadła, już 4 razy jajka złożyła, nie? A no to właśnie, to gołąb też trochę wymęczony już 4 razy. I teraz zaobrączkowo po tych dwóch asach dla mnie właśnie, nie? Co się jest w wyniku. Zaraz się trzecim statut, którego pokazuje nam Mariusz. To jest trzeci gołąb tej Aspi rząd, czy się rozumiesz, Brabant Flamont, nie? Też samiczka? Femel? Petit mal. Samiec. Też 2017 rok? Tak. Taki agresywny. Widzę, ma na razie pokazuje nam nakrapiane niebieskie, tam w wolierach też widzę, w tych wlotach są tylko też te, czy ma jakieś inne kolorowe, jakieś czarne, pstre, więcej? Nie, i kiedy montrę, że ale... napadę kajeką samą.
tylko mądre. Połowę jakieś czerwone ma? No możesz tam podejść do wylotka sobie. Mogę? Możesz, dobra, możesz. Podchodzę, nie chcę tam. O, zobaczymy sobie, o, zobaczmy. O, tutaj są te ptaki. O, tam widzimy są siodełka, nie chcemy tam wchodzić za bardzo. Pewnie może być, nie wiem, nieposprzątane. O, tu jest jeden ciemny taki. O, widzimy, tak cele wyglądają. O. Dobrze, zobaczmy też przy okazji, jak wygląda okolica. Tutaj zobaczmy stamtąd turbiny te wiatrowe, wiatraki są. O, tutaj tam kolejna turbina się obraca. Widzę dźwig jakiś, ale drutów nie ma. Jak ten Wojtek w budowie był gąb? Ja, on był mały, ale myślę, że fajny. Najfajniejszy jest tych wszystkich. I ten, naprawdę fajny. To był gąb, który miał... Jest Aspirzą, no, najlepszy gołąb, no, ten Flam z Brabant. Brabant, na tę prowincję tą, tak? Są takie nieduże. No to ja nie będę się zachwalał. Od 600 do 700, a mój był drugi do 540. To jest konsekwencja, nie będzie się zachwalał. Zobacz, nie będzie się zachwalał, ale się zachwalił. Nie? No nic dzisiaj stawia. Nie, no, ale o gołębiach Sylwestra będziemy też u niego jutro prawdopodobnie wszystko mówić, opowiemy, je pokażemy, bo ty też w swojej hodowli masz dużo gołębi ciekawych. Będziemy mogli możliwość, my będziemy mieli możliwość jutro je dokładnie wszystkie poznać. Tutaj na to poszczupać, no to wiadomo, nie, na to chodzi, nie? Dobrze. To jest jego samica najlepsza w rozkładzie, jaka jest. Nie? Ona była kiedyś lotowana? I to jest z linii tego Dirka Krutensa. Ale nie była kiedyś lotowana? Bardzo miała dobre rezultaty i wziął ją do rozpłodu. No bo właśnie on mówił, że te, co dobrze się pokazują, to zaraz przynosi do rozpłodu. Tak. I też była lotowana. Jak Wojtek? Bo ona chce kupić, kupi jednego gołębia jakiegoś dobrego, a resztę chce ze swoich, nie, żeby to... Chodzi, że kapitalnie leży i głowę ma ładną. W ręku leży kapitalnie i co mi się podoba, nie lubię, skrzydłak ma takie strasznie duże łopatę. I... Na czym mi zależy, żeby tu było właśnie takie jak najbardziej półokrągłe, nieostre pióro na końcu. To ostatnie cztery lotka. Naprawdę, fajna samica. Tutaj chyba z tego, co jak jest głowy widać. I może de Pigeon, la maison de Els. Tu rozmawialiśmy wcześniej. Czy tu wyjść, to do nas. Normalnie. 12 rok to gdzieś. Normalnie ja nie wolę u tego Dirka Krutensa. Parce que ty jesteś de Pigeon. 12 rok. Ile Elvesia ma? 12. Ona urodzona jest u niego. Ale ojca nabył. A samica, matka tego gołębia była od takiego dziadka, co zmarł, nie pamiętam nazwiska, z Antwerpu, nie? Tutaj jeszcze sobie siądziemy w domu, tam zobaczymy lodowody, natomiast on będzie chyba głębiko rozbudowywał, bo tutaj rozmawialiśmy, tam patrzymy, takie poletko z kurami jest, ale to jest coś takiego, że zostało przed chwilą odkupione niedawno od gminy w celu wybudowania nowych gołębików. Tak, bo tutaj mamy, zobaczmy, też działka jest bardzo taka nietypowa, wąziutka, to może, tak nie wiem, 4 metry ma. No w Belgii tak teren jest. Drogi, dlatego mają takie działki. Drogie tutaj jest obok posesji, ale tutaj nie jest do wykorzystania praktycznie. No to czekaj, on ma, że drogie, on ma 4, a ty masz 8, to o co chodzi? Jak? No. Inny portfel. No. No nic. Kolejna samica, tak? Już się nauczyłem po Femel. Femel. Femel to jest za 40. Peters van Hamburgen, na Anvers. Van Ferpi od Petersa van Hamburgena. Qui est la mère de mon 85e national tour, l'année passée. A ta jest jakiego rocznika, ta? 11. 11. Ty jeszcze tej lądowej czasami. Chyba karmi. Parę lat już się kupił, nie jakie ma. Tak, jest, ona karmi młode, ale też fajne, fajnie tego wiele żółtek, naprawdę. Z tymi gołębiami z tej hodowli, może nawet z tych tutaj, które teraz pokazujemy dziećmi czy wnukami, zetkniemy się na pewno u nas na giełdzie. Będziemy je, jeżeli no, uda tak, nam tak, się Mariusz. I wystawiać, ale jeszcze, może się niektóre uda też w Galerii Szypulisa 23 marca mieć tam do zaprezentowania, tuż do sprzedaży. To ja go od razu zapytam. No, to jest zobaczymy. Powiedz mi ten budowie, jaki on jest. Ten. Fajny? Fajne, te gołębie w ogóle wszystkie fajnie się trzyma w ręku. One są takie, widzę, fajne, bo nie są to duże gołębie. Są takie dosyć średnie, jeśli chodzi o wielkość gołębi. Ten samczyk, który mi się podoba, był najmniejszy z nich, ale najpierw leżał w ręku, ale myślę, że fajnie ma gołębie złożone, poskładane. Z tego, co tam go pytałem, Krzysiek, to na aukcję do ciebie. Dobrze, dobrze. Bo ja powiem, co chodzi o te wszystkie gołębie, będzie można się na stoisku... Za małe. Ja wiem, właśnie chciałem powiedzieć, bo na stoisku u kolegów Sylwestra i Wojciecha w Galerii Shipulikson będzie się można o tym dowiedzieć, nawet tam zamówić, my będziemy pokazywać. Także jak się nazywa? National
elle qui me donne des pigeons plus forts. Z narodowych lotów tam udaje ci może silniejsze gołębi. Tam ta daje na szybkie dystansy, lepsze gołębi. Jeszcze się zapytam, a on gołębiami się sam tylko on zajmuje, czy jeszcze ktoś mu pomaga? Sam całkowicie. Dobrze. No czasami jak jest w pracy, bo robi na dwie zmiany, to żona pewnie. Żona to wiadomo, nie? To jest matka 39 gołębia na Belgię, nie? I też 2012 rok widzę chyba, tak? Oceany 2012. Będzie pokut FML. Bo dużo sami 2012. I se delkier linia, ona też ma Albrecht ma. No, no, zase jest Klutens, la linia de Klutens. A, se de linia de Dirk Klutens, to on ma dużo widocznie. Dirk Klutens czy Dirk Klutens? Klutens, Klutens, Klutens. Klik, klik, Klutens. 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 Jak klik. Padne oko. Ty ekspert mów, no. Padne oko ma. Trochę przymęczone, widzę, bo ma też karmi młode. Tak, to gołębie... trzeci lęk. Trzeci... Tak, trzeci lęk mają, trzeci no. Lęk młodych z 19 roku. Nie, nie są złe gołębie, wiadomo, no trochę jak karmi, to musi być przymęczone, ale jest, o, widzę, różowiutka. To jest 12 rok gołębia. Mhm. Oko ładne, no okej. Okay. A gołębie 7-letni gołąb? Uważam, że fajnie. Dobrze. Na razie, jeżeli można, to chwilkę poczekamy, aż kolega odniesie, przejdziemy do domu, sobie zobaczymy lodowody, żeby te wszystkie nazwiska, o które tutaj mówiliśmy, po czym jest, dokładnie sprawdzić, bo to już był pierwszy polowy, czy Klutens, a za chwilę to wszystko już będziemy wiedzieć.